No o co ci chodzi? Czemu klub romantyki XD? W dupę! G chapter 2! Partiatik! Live! Yeah, boy! Masz głosy naśladować tym samym głosem? Postaram się RP dzisiaj lepsze dla widza, ale jak będzie trochę mrozić, to nie narzekaj, bo sam tego chcesz. Ok? Dzisiaj robię tego, jak Piotr Franceski czyta Harry'ego Pottera, to ja tak czytam tą grę dziś, ok? Muszę kamerkę wyłączyć, bo to mega ważne na RP. Bo musisz się skupić na fabule, a nie na mojej mordzie. Ale idę się najpierw wyszczać. Dobra, siema. Witam na RP z gównogierki, widzowie. Giga wczuta. Ale nie, no nie będę się aż tak wczuwał, no. Tyle ile chcę. Nie rządź mi. Jak uznam, że to jest za dużo, to przestanę. Dobra. A da się nie być z chłopem, tylko z babą? Czy muszę być z chłopem? Pierwsze zadanie. Da się? Spadałam bezwładnie w dół! A, czekaj, bo to głosem baby czytać? Za każdym razem, kiedy zaczepiało obłoki, z których składał się DD, rozpadały się, lecz lukę niebawem wydawało się, że wir nie ma końca i ciągnie się na ziemię, aż do samego piekła przestałam krzyczeć, przyzwyczaiwszy się do spadania. Tu i tam biegały sylwetki aniołów, demonów i nierozpoznanych. Co to jest? Tak jak ja i wyruszając... A, bo to nie rozpozna... Czekaj! Ludzie się tak dziwnie nazywają? Czemu? Obok mnie przeleciał chłopak. Nasze spojrzenie spotkały się na chwilę i jutro na spotet. Siema, widziałem cię w obłoku chmury. Pieprzeńcu! No co się w dupę pytasz? A to jest ten Brad Pitt niby, pseudo. Nagle odwrócił się, żeby na mnie popatrzeć. Nie, to muszę czytać zwykłym głosem, bo to jest głos na N, co jest. Co ma głos bez... Głos neutralny ma, ten na N z książek. Narrator. Dupę, wiecie o tym? N-word. Dobra. Nagle odwrócił się, żeby na mnie popatrzeć i uśmiechnął się. Nierozpoznana. Zabrzmiało to tak jak stwierdzenie, z jakiegoś powodu chłopak roześmiał się, a potem znów się odwrócił i zanurkować. Co? Dziwny typek. Zacząłem zwalniać. Potok powietrza zmusił mnie, bym ustawiła się nogami w dół i niebawem pokazała się Boże, Jezu, już mi się pieprzą te litery w oczach. Lądowanie było miękkie. Czy umiesz czytać? Ja jestem aktorem! Ja nie czytam tekstu! To jest tylko podpowiedź! To jest freestyle w dupę! To jest tylko podpowiedź! Ludzie chodzili tu i tam, śpiesząc do dokądś. No i jak to czytać? Jak mam to czytać? Według ciebie? Jak mam czytać do dokądś na poważnie? Nie rozumieli, jakie mają szczęście, że żyją i mogą w każdym momencie wrócić do swoich bliskich. Odetchnęłam pełną piersią, wyprostowałam ramiona i roześmiałam się. Ja żyję! Kurde, Boże. Żyję! Nikt nie widział skrzydeł na moich plecach, a i moja powierzchowność była dla nich zupełnie inna niż dla mnie. Ej, jak oni nas widzą, jak nie tak? A jednak byłam w domu. Kurde, w jakim kraju jestem? Jakiś tuchet. Uśmiech spełzł mi z twarzy. Zadanie! Trzeba wypełnić zadanie! Ej, kurde baba! Zadanie! Trzeba wypełnić zadanie! A teraz rzuciła mi się w oczy dziewczyna. To jej głos odezwał się w mojej piersi, uderzeniem serca. Co tam mówił anioł Felicjo?
No nie no. Vicky. Zmrużył oczy, patrząc na mnie. Machnął swoim papierkiem i znów wbił w niego. Co? Gdy tylko dostaniesz ziemi, przybierzesz postać obcego człowieka. Nikt nie użył twoich skrzydeł, a i korzystać z nich nie radzę. Ale ma uśmiech. Będziesz miała 2 godziny na to, żeby wykonać zadanie. Wystarczy. Gdy tylko wykonasz zadanie, popatrz na niebo. Skoncentruj się i przemyśl o wieży. Co? On zabierze cię z powrotem do szkoły. Jeśli Jeśli... Co jeśli? Luj! Czy tego chcesz, czy nie? Nie warto tracić czasu na próżno. Więc... Zadanie. No widzowie, bo te litery mi się pieprzą w oczach! O wirze tam było? Dziewczyna imieniem Weronika stoi przed wyborem. Powinna pójść na egzamin, w przeciwnym razie wyrzucą ją z uniwersytetu. Egzamin jest ważny dla jej przyszłości. Lecz chłopak jej wyjeżdża do innego... Kurde, anioł beka, frajer. Jeśli ona go nie odprowadzi, rozstaną się. Jak i do czego ją zainspirujesz, Vicky? Do pełnej perspektywy... Czy anioły i demony zajmują się tym, czy ona ma iść na egzamin? Co? Felicjo, co ty pieprzysz? Mam i tak gównianą pracę! Po co nam to? Ty już spieprzam stąd! No po co ja idę do jakiejś szkoły? Co to jest? Tak po prostu. Ja nigdy nie była... Ale matkę! To mnie nie obchodzi! Dawaj ulot na miłość. To mnie nie obchodzi. O, random. Sorry. I co ja mam teraz zrobić? Weronika stała przed bramą, gorączkowo tuląc do piersi zeszyty. Nie mogła się zdecydować, żeby odejść, ale i wejść. Powinnam była podejść do niej i zagadać. Dlaczego nie była... Nie wiem, dlaczego niby miałaby mnie słuchać? Na chwilę ogarnęła mnie panika. Tak jak dziewczyna, wahałam się, nie mogąc zrobić ani kroku. Trzeba się uspokoić. Ca. Co? Najpierw trzeba zdecydować, w którą stronę ją skierować. Dobra. Pełnej perspektyw przyszłości czy ulotna miłość? Ale skąd wiesz, Felicjo, czy jest ulotna? Ludzie mają wolną wolę. Co jeżeli będą ze sobą do końca życia? Śmieciu pieprzony. Skąd on to wie? Skąd on to wie? Kara. +2 do demona. Nice. Zliczyć życie? W sumie. Ale ona, wiesz, to nie jest Polska. Znaczy, dobra. Ach, te namiętności. Po co komu nauka, jeśli cierpisz z powodu straty? Poczułam iluzję władzy i tak mnie to pobudziło, że nie mogą powstrzymać uśmiechu. Ruszyłam w stronę dziewczyny, po drodze wymyślając plan. Cześć, Weroniko. My się znam. Nie, czekaj, inaczej muszę głos czytać. Czekaj, tamto ma taki. Cześć, Weroniko. A to będzie miała... Czekaj, jaki ja mogę jeszcze damski głos udać? Taki sam ma być? Mój ulubiony audiobook do spania. No nie może być taki sam. Bo to bez sensu, bo będziecie postacie mylić. Cześć, Weroniko. My się znam. Nie, bo to nie pasuje, bo to jest baba. Ale rima. Nie, dobra, niech będzie miała taki sam, trudno. Już luj z tym. My się znamy? Cholera, nie. Czekaj, ona to powiedziała, czy pomyślała? W jej okularach minęło moje odbicie. Wysoka, chuda postać z tatuażem i dreadami. Co? Przede nią ma okularów. Raczej nie jestem zachwycona moim wyglądem. Znamy. Nie pamiętasz mnie? Udałem, że niepokoi mnie, jaka jest
jaka jest zapomnica. No, nie ma okularów. Nie, nie, wybacz, po prostu mam teraz problem. O co chodzi? Otworzyła usta, nic nie powiedziała, nie mogąc zdecydować się na szczerość. Wywrzeć na niej presję, zmienić temat, powiedzieć, że rozumiem. Skarżyć, że nie... Skarżyć się na swoje wymyślone problemy. Nie, czwarte nie. Ja powiem, że ją rozumiem. Albo wywrę presję. Presja czy rozumiem ją? 1-3, 1-3. 1-3, 1-3. 1? Mów! To zostanie między nami. O, rozumiem. Ale nie trzeba. Co cię dręczy? Obiecuję, że nie... pomogę. Weronika zrobiła krok do tyłu pod moim natarczywym spojrzeniem. Bojąc się, że odejdzie, złapałem ją za rękę, ale ten gest okazał się zbyt stanowczy. Weronika odepchnęła mnie. To był dźwięk odepchnięcia. Ja ciebie nie znam! Na pewno się nie znamy! Proszę mnie zostaw! Dostrzegła znajomych i pobiegła w ich stronę. Kurde! Kurde! O kurde, spieprzyłem to! Źle jest zadanie zrobione. Są złe wybory. Nie wiedziałem. Dobra, to teraz lecimy jak trzeba. Możesz nie mówić. Sama to czuję. Twój chłopak mi się podoba. Co? Co czujesz? No wiesz, uniwersytet, życie osobiste. Rozrywasz. Co w dupę robisz? Usłyszawszy to, Weronika wyprostowała się, a jak? Twarz się ożywiła. Jej twarz chyba. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Zgzwojo dał na Goliborde 5 zł. Ogarnij Danganronpa też gierka dialogowa. To możesz być lektorem, a chociaż giga dymy będą na PV-ci i podesłałem mątkę. Co to jest? Ale o czym to? Dobra, Luis, tym na razie, dziękuję. Jestem teraz streamerem RP, ale nie GTA jak wszyscy, tylko innych gier. Kurde. O kurde, Weronika, przestań. Ach tak! Znów umilkła nieco nerwowo przez tą... Kurde! Ja też... Nie wiem co zrobić, no... Zaniedbał uniwersytet, grożą mi skreślenie z listy... Slipa, ale zamiast iść na egzamin, no... Stoję tutaj, no... W dupę, nie wiem co robić, mam zamiar powiedzieć do swojego chłopaka... Płakać go, żeby mi nie wyjeżdżał... bo on będzie tym... On będzie... Głównym prowadzącym zmiany w Tesco 1750. Myślę, że utrzyma nas dwoje. Myślę, że niepotrzebne mi te studia. Myślę, że będę w Żabce robić. Będziemy mieli 3000. Raz na 2 lata pojedziemy do Gdańska. Będzie super. Nie, poczekaj. Dupo, nie to. Mam zamiar powiedzieć do swojego chłopaka, błagać go, żeby nie wyjeżdżał. Nie zostawiał mnie. Odwróciła się i zakryła twarz dłońmi. Niekiedy z nieznajomymi łatwiej być otwartym niż z bliskimi. Co robić? Słuchaj, po co komu uniwersytet? Dyplom to tylko papier! Mama z trudnością zdobyła pieniądze na czesne. I jeszcze obiecują mi staż, aby tylko skończyć naukę. No i skończysz ją i co ci to da? A co z miłością? Stracisz chłopa! Stanęłam za nią i objęłam ją za ramiona. Na uniwerku czekają na ciebie tylko nudne zajęcia i nieskończone egzaminy. A w realnym życiu... Jezusie, tylko pomyśl! Pasja! Ogień! Chłop, co w Kauflandzie robi na głównej zmianie! Pomyśl o tym! Szmato w dupę! Jesteś młoda! Bierz życie za rogi! Za kopyta je bierz! Weronika zamarła i jakby prawie przestała oddychać. Potem nagle odwróciła się i pokręciła głową. To zbyt lekkomyślne. Dotknęłam jej, próbując włożyć w ten gest całą szczerość swoich zamiarów. A, dotknęła ją. Weronika się oprzytomniała. Przecież miłość jest
ważniejsze od jakiejś tam nauki? Dokładnie tak. Zdziwiło mnie, jak podziałał na nią mój dotyk, ale nie okazałam tego. I co tak stoisz? Biegnij do niego! Obiła mnie w porywie emocji. Nie chcę go, chcę cię... Nie, poczekaj. Masz rację, do licha z tym wszystkim. Ale ma uśmiech! Ale w dupę ko... Weronika cisnęła zeszyty do kosza na śmieci i pobiegła w stronę przystanku. Och! Ta wszechogarniająca miłość. Nice! Długa przerwa od streamowania będzie przez tą grę Grzegorz, a co ja takiego zrobiłem? Nie, powiesz mi, co ja zrobiłem? Co, nie podoba ci się, że się tak poznali? Lepiej tak niż jak twoi rodzice po pijanemu cię w dupę zrobili w namiocie, zamki ryja. Dupę, daj mi się wczuć w giereczkę. Ciało zadrżało z radości i oczekiwania na kolejne zadanie. Nie no, żartuję Grzesiu, jesteś kozakiem. Przepraszam cię, jesteś super. Grzegorz 8511 jest super widzem. Przepraszam go. Dałam radę, nie było tak trudno. Ktoś potrącił mnie, wychodząc do uniwersytetu. Gest był zwyczajny, zupełnie codzienny. Ale sprawił, że nagle poczułam, że jestem teraz niepotrzebna temu światu. Co? Co? W głowie zadźwięczały miliardy myśli. Zamordowali mnie. Zabrali prawo... Czekaj, jak zamordowali? Jak ona umarła? Chyba w wypadku samochodowym. I to chyba sama prowadziła po pijanemu, czy jak to było? Ty, nie pamiętam, jak ona wykitowała. Mam szansę dowiedzieć się, kto to zrobił. Anioł Felicę zabronił, ale on nie wie, jak to jest. Jest jak jest. Z każdą sekundą, z każdą myślą, coraz bardziej rosło pragnienie, by dowiedzieć się, kto był w tym samochodzie. A w tył samochodu ją ktoś uderzył? To tak było? Jak się nazywa ta gra? Nie pamiętam. Widz, niech napisze inny. Tato, jak mogłam o nim zapomnieć? Ruszyłam z miejsca i pobiegłam. Brakowało mi oddechu. Serce biło... O kurde. Tupę Weronika, co? Jak ty się nazywasz? Dobra. Skoczyłam do autobusu i już po 15 minutach byłam w domu. O, to dom. Jeszcze kilka kroków, zatrzymałam się, próbując wyrównać oddech. W oknie widać było ojca, zrezygnowany, samotny i umęczony. Siedział za biurkiem w okularach na nosie i oglądał stary album zniszczonym coś, czymś tam. Tata nie płakał, lecz płakały jego drżące ręce. Sadgę. Płakał jego ważny wzrok i zaciśnięte usta. Tatuś. Stał pod oknem. Nie, dobra. Nie robię. Nie, bo popsułem klimat, przepraszam. Miało być RP, dobra, wracamy. Stał pod oknem, ledwo powstrzymując się, żeby nie wyjść do domu i nie krzyczeć, ale... że jestem jego córką i wszystko u mnie w porządku. Tato uniósł wzrok i zauważył mnie. Co to za dredziarz mój pod oknem stoi? No bo my teraz dredziarzem jesteśmy. Zdrygnął się i wyprostowałam się i pośpiesznie ruszyłam się. Nie, gdzie to się jest? Przez ścieżkę przepełniona emocjami. Ale tato otworzył drzwi i wyszedł na zewnątrz. O kurde, Bezos. Przepraszam. Proszę poczekać. Odwróciłam się i powoli spojrzałam na niego, nie mówiąc ani słowa. Ma pani jakąś sprawę? Dystans był zbyt bolesny i podeszłam do niego bliżej. Dusiło mnie w gardle. Ach, tato, jak ty schudłeś? Ty, 2 dni minęły. Chyba. Patrzył na mnie, oczekując odpowiedzi. W dłoni ściskał list z policji. Ty, no on list dopiero dostał, że wykitowałem. Już schudł? To na pewno w sprawie śledztwa. Znała pani moją córkę? Już wie? Głos mu się załamał i tata mocniej ścisnął dokument, jakby próbując się nie rozpłakać. Co powiedzieć? Jestem twoją...
A, dobra. Umarłam, ale trafiłam do szkoły aniołów i demonów. To wszystko trudno wyjaśnić, ale powinieneś wiedzieć, że ze mną wszystko w porządku. Próbowałem go dotknąć, ale patrz... Co robisz? To, jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Makserek dał na Golibordę 5 złotych. Że tak zapytam, co tu się kurwa dzieje, mnie parę dni nie ma, a tu jakieś tureckie dramaty, co moja babcia ogląda, gdzie jest Bartuś, jednak jojo 2 większe 3 SP. Co się pyta, gdzie jest? Uznałem, że twojej babci więcej zarobię, bo chociaż emeryturę ma, a nie w dupę kieszonkowy raz na miesiąc, pieprzeńcu. Już wolę, że twoja babcia mnie oglądała. Dobra, daj mi grać w dupę, daj mi się wczuć. Dziękuję ci za 5 złotych. Próbowałam go dotknąć, ale potrząsnął głowę, odtrącając moje ręce. Z jego oczu trysnęły łzy. Husz! To był dźwięk łez. Co to za żarty z ludzkiego nieszczęścia? Proszę, wypieprzaj stąd! Znaczy, idź stąd! Ostatnie słowo wypowiedział szeptem. Kurde. Złe RP, fail RP. Ja pierdzielą szeptem to powiedział. No po co teraz ta instrukcja? Dobra, szluj. Jak gdyby na ostatnim oddechu. Tato, tatulku, powiesz mi. Nie! Nie! O kurde, okno. Zamknięte. Zbliżyłam się do ojca, chcąc go zatrzymać, ale udało mi się złapać jego dokument i wyrwać mu go z rąk. Z początku chciał odebrać pismo, ale zatoczył się, złapał za serce i pobiegł do domu. Co tu się w dupę dzieje? Co się dzieje z ojcem? Tato! O nie, fail RP było? Tak! Nie, czekaj. Oczy wypełniły łzy, dlatego nie od razu rozpoznałam w pojawiającej się postaci chłopaka z wiru. Trącił mnie, złapał za nadgarstek i odciągnął od domu. Co ty robisz? Nie znasz zasad? Wiedziałem, że nie Wiedziałam, że nie wolno spuszczać cię z ok... Wiedziałem. Powiedziałaś mu wszystko? Naprawdę sądziłaś, że uwierzy? Odepchnęłam go, pośpiesznie wytarłam łzy, wyzywająco spojrzała chłopakowi w oczy. Śledziłeś mnie? Tak. A co? Kto... Ty w dupę jesteś i po co ci to? Nazywam się Dino. To wszystko, co powinnaś wiedzieć. Musimy wracać. Niedługo zaczną cię szukać. Wziął mnie za rękę, popatrzył na niego, tak? I obłoki zaczęły gęstnieć, tworząc wir. Dick gwałtownie zwrócił się w moją stronę. Wykonałaś przecież zadanie? Tak. Dobrze. Wir zaczął nas ściągać. Dick rozpędził się, zmuszając, bym pobiegła za nim. A potem skoczyliśmy w wir. Tylko nie wygadaj się, co zrobiło. No przecież, co ty pieprzysz? To ten anioł wszechmogący nie będzie wiedział, co ja zrobiłem? Co ten Dick pieprzy? Ty, Dick chyba jakieś głupoty pierwszy. To oni nie wiedzą, co ja zrobiłem? Tylko nie wygadaj się, co zrobiłaś. Ja... Dick zamknął mi usta i przyłożył palec do moich ust. Wir wszystko słyszy. Bierz Dicka. Niebawem wir wypluł was jak niesmaczny kęs. Dick od razu ruszył w stronę korytarza. Poszłam za nim. Czego chcesz? Nie wiem, dokąd iść. Powiedz mi tylko, gdzie jest gabinet anioła Felicio i dam ci spokój. Masz teraz lekcję z aniołem Felicio? Ta. Zacisnął usta i zamarł, myśląc o czymś jakoś tak mocno. Drzwi w końcu korytarza otworzyły się i ukazał się anioł Felicio. Szedł szybko, skutek czego poły ubrania biły go po łydkach. Co? Gdzie ty przepadasz? Pomyślałam, że zwraca się do mnie, ale nauczyciel patrzył na anioła. Dick
nie zareagował na groźny wzrok Felicjo. Zatrzymało mnie trudne zadanie. Mój syn nie powinien nazywać żadnego zadania trudnym! Jego głos poniósł się echem. O! Brak fail! To było perfect RP. Mój syn powinien być najlepszy we wszystkim. Rozumiesz to? Tak, ojcze. Kurde. Tak, ojcze. Rozumiesz przecież, że to pociągnie za sobą karę. Tak, ojcze. Ale Dick spóźnił się przeze mnie. Kurde, to kosztuje 17 rubinów. Nie mogę tego powiedzieć, jestem za biedny. Trudno. Nie mieszam się. Nie, biedni ludzie się nie mieszają w sprawy, co nie mogą. Czyli to nie jest fail RP. Milczałam, patrząc na jakiś punkt na podłodze. A na ciebie, Vicky, czekam w gabinecie. Anioł Felicy zacisnął wargi, odwrócił się i poszedł w głąb korytarza. Co mam słabe? A, ale ty o mojej postaci gadasz, nie dało się zmienić. Przepraszam, nie chciałam, żebyś miał przeze mnie problemy. Inicjatywa jest karalna. Ale miał uśmiech. A. W końcu korytarza Dick odwrócił się. Musisz zejść na kilka pięter w dół. Tam będzie główny hal. Rozumiem. Gdzie? Ale Dick już zniknął. Nie rozpozna... Tak, dobra. Niebawem przyszła kolej i na mnie. O ile pamiętam, miałaś wybór. Skłonić śmiertelniczkę, żeby wzięła się w garść i poszła na egzamin, albo rzuciła naukę i uciec ze swojego chłopaka. Udało ci się ją namówić? Tak. Namówiłam ją, żeby rzuciła naukę i poszła do żabki. Bardzo rozbawiło to nauczyciela. Ciekawsze, po kim masz takie... Ciekawe, tak? Przepraszam? Ale on zignorował. Ty, matka jest aniołem! Zdradzili to! Matka jest aniołem! Bo stary jest tylko. I co? Już wiem, że matka jest aniołem. Już mam w dupie, fabuła zepsuta. Ale on zignorował moje pytanie. Zadanie, które dziś przed wami postawiliśmy, było prościutkie, ale nawet ono mogło komuś się wydać skomplikowanym z moralnego punktu widzenia. To jak on to... Co? Celowo wysyłamy nowicjuszy samych na pierwsze zadanie, aby sprawdzić ich odporność na stres. Wśród aniołów i demonów nie ma miejsca dla słabeuszy. Przed oczami twojej duszy pojawił się pełna pretensji mina anioła Felicja, zwracająca się do swojego syna. Los dziewczyny, jak w twoim wypadku Vicky, nie wpływa na dzieje cywilizacji. Zmieniłaś drogę życia Weroniki, ale to nie dotknie nikogo prócz jej samej. Ty serio do Adolfa wysłali... Kiedyś... Gramy dalej. Z biegiem czasu wasze zadania będą coraz trudniejsze i w waszych rękach będą ważniejsze decyzje. Dlatego powinnaś nauczyć się nie tylko wcielać w różne role i umieć osiągać cele, ale umieć zdecydowanie dokonywać skomplikowanych wyborów moralnych. Dotyczy to wyłącznie nierozpoznanych. Tych rasistą! Ja jestem człowiekiem, czego to on jest takim rasistą? Anioły i demony mają łatwiej. Wiedzą, po jakiej stronie stoją. W odróżnieniu od was. Ty, to jesteśmy lepsi. Ludzie są lepsi, jest? Spojrzał na nas i wstał zza biurka. Na tym kończę lekcję. Zamieszki! Monkę! Moc! Podszedł do mnie Andy. O nie, to jest ten frajer. To jest ten frajerzyna. No ty śmieciu z Berlina! Znaczy... Dobra. Co u ciebie? Jestem cała. Nazywam się Laura. Wyciągnęła rękę. Cześć, jestem Vicky. Nie interesuje mnie nic. No nie psuj RP! Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Maxerek dał na Golibordę 5 złotych.
Jak patrzę, co ty odkurwiasz, to ile ja bym dał, żeby z toba zagrać sesję RPG PIP i nie mów, że z kieszonkowego donate'y jak zarobiłem na malinach u Tadzia. Pokcam dla Tadzia i dla ciebie, dziękuję bardzo. Wiem. Wiesz, że jestem... Jak zdałaś test? Skoczyłeś w przepaść, czy poszłaś do dżungli? Skoczyłam w przepaść. Coś ty, wariatka! Ze wszystkich nierozpoznanych tylko Andy skoczył w przepaść. Rzuciła mu zachwycone spojrzenie. Przestań. Laura zaczęła jeszcze o czymś mówić, niby przypadkiem złapała Andy'ego za rękę i przylgnęła do niego. Ale ja mam w dupie tego Andy'ego. Ja chcę ciebie, Laura! Mam w dupie Andy'ego bezdomnego z Berlina. Andy nie odepchnął jej, ale potraktował jej bliskość z pełną obojętnością. Pójdę do siebie. Na razie. Nie zabłądź. Kurde. Z początku trudno się połapać. Może mnie odprowadzisz. Dobrze, że to jest za punkty, bo i tak bym tego nie wybrał. Nie trzeba, Andy. Z pierwszej do Berlina. Laura z ożywieniem pomachała mi ręką. Spotkamy się na historii? Tak. W pokoju nie było nikogo. Oparłam się na łóżku i wpatrzyłam się w sufit. Ej! Po co łóżkę dla anioła? Przecież anioły muszą spać? W ogóle anioły muszą odpoczywać? Co się odpieprza? Może to tylko sen. Położę się, a obudzę w domu, we własnym łóżku. Wydawało się to bardzo kusząca perspektywa, ale coś we mnie się już sprzeciwiło. Drogi powrotnej nie było. Czułam to. Droga powrotna. Droga prowadzi tylko naprzód. Wstałam i podpatrzyłam na siebie w lustrze. Mój strój rozjaśnił się od ubrań innych. Sądzę, że należy się przebrać. O! Kusicielka! Nieźle. Ale nie stać nas na kusicielkę w dupę. Fantastyczna. Ale gorsza, nie? Delikatny? Nieźle. Szczerze, to jest na drugim miejscu. Ten najgorszy. Kusicielka. Chociaż... Nie, no spoko jest ten. Nie? Nie, spoko jest ten. Ale po co? Ale po co dokup dla kusicielki, jak jest... Szczerze, ten jest git. To nie bez sensu. Co ty pieprzysz? W stroju nie kupuj, nic nie dają? Luj z tymi strojami. Nice. Jeszcze raz spojrzałam, przejrzałam się w zwierciadle i zauważyłam w odbiciu z... Policja? Police? Ach. Podniosłam go i rozwinęłam drżącymi rękami. Prócz adresu nie było w nim nic pożytecznego. Za to teraz wiem, gdzie badają sprawę mojego morderstwa. Fivehead. Do lekcji zostało jeszcze trochę czasu. Postanowiłam, że pospaceruję na... Ty, to jest taki Hogwart, ale to jest fake, bo jestem aniołem. Po co? Aluj. Gdzieś daleko leniwie płynęły obłoki, pod którymi ziała przepaść. A na jej dnie toczyło się życie. Teraz dla mnie niedostępne. O, Dick. Badasz okolice? Wzdrygnęłam się, nie oczekując, że ktoś tu jeszcze jest. Nie chciałem cię wystraszyć. Dick wyszedł z cienia. Co ty tu robisz? O kurde, ale jakbym teraz kusicielkę miał, no. Sadgę. Ale dobra, jest ten strój. Sama zaskoczona swoją reakcją zadałam pytanie nieco ostrzej niż należało. Spaceruję. Dick wyszedł z cienia. Sam? Ja zawsze jestem sam. Nie masz przyjaciół? Nie. O kurde, Dick. Sadgę, jaka muzyka w ogóle. Nie no, Dick. Co ty odpieprzasz? Sadgę. Dlaczego? Spojrzał na mnie ze zdziwieniem i nagle się roześmiał.
Na sekundę zapomniałem, że jesteś tylko człowiek. Co? Śmieciu w dupę? Pchnął, prychnął. Kto prychnął? Nie, ja prychnąłem. Tylko człowiekiem? Nie chciałem cię obrazić. Nie chciałeś mnie wystraszyć, obrazić. Jakoś ci się nie udało. Dick uśmiechnął się koniuszkami ust, patrząc na mnie spod łba. Obszedł mnie, jakby chciał obejrzeć z każdej strony. O kurde. Nie no, Dick leci ostro. Ty, drugi raz się widzimy. Jak szkoła, podoba ci się? Ale ma uśmiech, śmietnik. Podoba mi się, nie podoba mi się. Jeszcze za wczesne na wnioski. I co, podoba się nam, nie podoba się nam, czy co? Trzy? Czemu trzy? Trzy albo jeden. Trzy albo jeden. Nie, dwa nie. No czego obrażać Dicka chcecie? Jeden albo trzy. No to trzy? Dick to jest śmietnik? Dobra, to dwa albo trzy. Dwa albo trzy. Dwa? O kurde, widzowie. Dobra. Dlaczego? Moje miejsce jest na ziemi. Kiedyś było, ale teraz masz skrzydła i wzleciałaś. Dick jest naukowcem. Dick przesunął koniuszkami palców po moich piórach. Znów się wzdrygnęłam. Przepraszam. Rozejrzałam się, aby ukryć skrępowanie i dostrzegłam wejście do ogrodu labiryntu. Co? Teraz dopiero to zobaczyła, serio? Widziałam go, kiedy podpatrywaliśmy sfirem. Ten labirynt jest bardzo duży. Tak. Nazywamy go ogrodem Adama i Ewy, ale lepiej, żebyś tam nie chodziła. Dlaczego? Powiadają chyba. Powiadają, że każdy, kto tam wchodzi, staje się zakładnikiem swoich strachów i życzeń. Co? Nie dadzą ujść temu, kto zabłądzi. A ten nie znajduje wyjścia, póki nie oszaleje i nie umrze. To brzmi jak bajka dla dzieci. I tym nie mniej nikt tam... Jezu, Dick, ty jesteś takim tuchedem w dupę. Ja myślałem, żeby cię nie opluć. Śmieciu w dupę. Spieprzaj. Nie mogę go słuchać, frajera, no już. W każdym razie nie zdarzyło się to za mojego życia. A ile masz lat? Nie wiem. Czas jest tu bardziej efemeryczny niż na ziemi. Na podwórze wyszły demony, dyskutujące o czymś... O, demony w końcu! Zauważyły wśród nich... O, Mimi! Pomachałam do niej! Uśmiechnęła się do mnie! O kurde, mamuśka. Bratasz się z nierozpozna... A, bo to jest baba. Ale to mogę tak czytać, bo jest taka ostra. Bratasz się z nierozpoznanymi? Nie twoja sprawa. Dupa, jak ty masz na imię? Osti? Czyżby? Zauważywszy Dicka, szarpnęła mnie za rękę... Szarpnęła za rękę mężczyznę stojącego obok niej. Popatrz tylko, kto tu jest! Kto to w dupę jest? Ten odwrócił się i zerknął na Dicka, potem na mnie i znowu na Dicka. Podszedł do nas nieśpiesznie. Dick. O co biega Lucy? Tupę z rancha? A, Lucyfer w dupę. Przekaż swojemu tatuśkowi, żeby trzymał się ode mnie z daleka. To wasze sprawy. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Kurde, muszę się napić. No ta, jasne. Psinka pierwsza słyszy komendy swojego pana. O kurde.
Ostro widzę, Lucyfer leci. Dick złapał Lucyfera za połę koszuli i przyciągnął do siebie, ale ten tylko się roześmiał. I kto to mówi? Nie porównuj nas, moim ojcem jest szatan, a nie Belfer. Jezusia, co tu się odbija? Ej, będzie tu Jezus? Do demona podeszła Osti i bezczelnie otaksowała mnie wzrokiem. Nie rozumiem, po co wpuszczać do szkoły biedotę? Jesteśmy... Anioł... Tu się nadal liczą pieniądze i żyje! Popatrzcie tylko na nią. Wzięła mnie za koniuszki włosów i z obrzydzeniem je uniosła. Zobacz, jaki tłusty łeb! Wiesz co to? Droga demona. Złapałam ją za nadgarstek i z wściekłością odepchnęłam. Zabieraj te łapy! O! Ma się pazurki! Które mogą podrapać ci gębę! Dick wyciągnął Dicka, jak gdyby odgradzając mnie od diablicy. Spokojnie! Lucyfer obserwował gest anioła. Jego usta drgnęły, jakby chciał się uśmiechnąć. Chodźmy, Osti, zostaw ich. Niedaleko pada jabłko demoni. Ta fraza, rzucona niby niedbale, trafiła w samo serce. Dick szarpnął się, jakby wymierzono mu policzek. Zasłyszał ciężko, co zrobił? I zrobił kilka kroków do przodu, jakby chciał zaatakować. Wściekłość Dicka udzieliła się i mnie. Nie odciągałam go, ani nie przymówiłam mu do rozsądku. Odesłałam tylko na bok. Odszedłam tylko na bok, oswobodzając mu drogę. O kurde, bitwa. Dick machnął skrzydłami i znalazł się przed Lucyferem. Inercja odrzuciła ich nieco dalej. Lecz Lucyfer w mgnieniu oka wyswobodził się z chwytu, wzleciał Dick za nim. Co tu się odpieprza? Szybko, na ziemię! Na podwórze wyszła Misa. Zauważyła mnie i z lekka się zachmurzyła. Vicky Walker! Nierozpoznani mają teraz ze mną lekcję. A, to jest ta McGonagall z Harry'ego Pottera. To jest taka, nie? Taka baba. Nie idziesz? Idę. Więc proszę. Machnęła w stronę klasy. Dick jakoś dziwnie odskoczył ode mnie. Taka co? Kurde, co jest? Mówię wam, stara tu jest, aniołem. Osti zarechotała. A nie, a to nie ta Walker, która... Misa podbiegła do nas, wzięła mnie za rękę i odciągnęła od pozostałych. A z was? Wskazała palcem Lucyfera i Dicka. Jestem dziecem... A kogo to interesuje, szmato? Jesteście najlepsi. Bądźcie najlepsi we wszystkim. Także w zachowaniu. Misa odwróciła się i poprowadziła mnie za sobą jak dziecko. Bądź ostrożna z tymi dwoma, Vicky. Nie warto stawiać między nimi, bo ich nienawiść się zniszczy. Ja nie... A to moja klasa! Czy taka sama jak wszystkie. Gdy tylko wyszłyśmy, nierozpoznani ucichli. Ej, Vicky, chodź tutaj. O, ona też jest nierozpoznana. Czyli człowiek, tak? Popchała ręką i szeroko się uśmiechnęła. Siadaj ze mną! Jak postąpić? Zawahać się zaczynać? Być przyjazna i usiąść. Nie no, idziemy do niej. Kurwa, znowu ta gra, co chłop czytać nie umie. Ryj. Dwa! Nie, ja dwa! O kurde, to jest do anioła! Co? No ja nie wiedziałem, że to tak działa. Laura wydaje się miłą dziewczyną. Cześć! Co?
Dziś porozmawiamy o naszej historii. Misa przeszła wzdłuż rzędu, dotykając dłonią każdego stołu. Lecz będzie lepiej, jeśli sami wszystko zobaczycie. Wyszła z klasy, wszyscy poszli jej śladem. To przepiękne. Boże. Misa zatrzymała się w morzu fresku i przesunęła po nim dłonią. Na tym obrazie jest cała nasza historia. Co? Do widza Kurla, ryj, naucz się czytać. Dziękuję bardzo. Przepraszam dla widza. Wielu z was wie, że nasz świat stworzył Stefan. Stefan? Tak, Stefan. Stworzył raj, piekło i ziemię. A potem zostawił swoje dzieci, postanowiwszy nie ingerować w ich świat. Tak jak ptaki na ziemi w pewnym momencie opuszczają gniazda, tak i Stefan postanowił, że jego twory powinny same za siebie odpowiadać. Nie, ja muszę czytać bardziej jako babcia, bo ona jest taką babcią. Ale jak się babci głos udaje? Bo ona jest taką babcią już. Dobrze czytam? Skrzecz? Ale piekło i raj były niestabilne i każdy z nich starało się przeciągnąć kołdrę. Co zrobić? I zaczęły się nieskończone wojny, których przyniosło tylko ból i przyniosły sary w dupę. Ból, krew i straty, dopóki sama natura nie zaczęła gniewać. Na ziemi zaczęły się kataklizmy, a na niebie i w piekle. Co jest w dupę? Ona mówi jak ten, z Gotika. Ty się KYRWAWGL naucz CZYTAC. Dziękuję bardzo. Nawet demony nie mogły wytrzymać tego żaru. I zrozumiały wówczas, że bez harmonii rozsypie się cały świat, a bez dobra i zła niemożliwe jest istnienie. Medal powinien mieć zawsze dwie strony. Tak samo w świecie powinno istnieć dobro i zło. Dobra, zamknij już mordę w dupę. Ty, Leonardo da Vinci? Tam jest? Zaczęła się... Ty, on to malował chyba. Zaczęła się druga epoka. Postanowiono utworzyć szkołę aniołów. Dobra, ale ty pieprzysz. Twarz Misy aż się zaświeciła z radości. Spojrzała na nas wszystkich i skrzydła za jej plecami zadrżały. W mojej głowie pojawiło się pytanie, aczkolwiek przez jakiś czas nie mogłam się zdecydować, by je zadać. Ale to moja ręka zupełnie bezwładnie uniosła się w górę. Tak, Wiki? Nie interesuje tak, mnie, Wiki? Jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. No pasowało. Gorola babci w GTA RP. Dzięki, ale to jest lepszy niż GTA tam. Może pani opowiedzieć o ogrodzie Adama i wy? To chyba... Wszyscy umilkli, a potem zaczęli gorączkowo szeptać między sobą. Koniec na dzisiaj. Rozejdź się. Czekam na was na następnych zajęciach. O co chodzi? Kurde, ile głosów, no za dużo! O co chodzi? Po prostu mnie zignorowała. Madge. Laura wzięła mnie pod rękę i pociągnęła w stronę wyjścia. Chciałabym porozmawiać z tobą o Endym. Nie interesuje mnie ten bez Berlina, frajer. Wiki! Może cię prosić na sekundę? Wyswobodziłam się z nerwowego uścisku dziewczyny. Innym razem, dobrze? Dobra. Ale matka znowu była! Misa uśmiechnęła się do mnie i wyciągnęła ręce. Moje dziecko! Od razu cię poznałam. Tak, spotkałyśmy się na teście. O, ja nie o tym mówię, drogie dziecko! Ty i tak długo się... I to jest matka? Postanowiłam ci opowiedzieć rzecz w tym... Zwochacie i tak... Płynie tata. Twoja mama, ona przecież umarła, prawda?
Serce ścisnęło żal, ale czas już dawno zaleczył ból, który nigdy mnie nie co? Tak. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Maxerek dał na goli bordę 5. Dobra, co ty pieprzy, teraz... skipuję to! U Mirka zarobiłeś pieniądze i takie gówno piszesz? Nie podoba się ci Seran Dobrysa pooglądaj. Co ty pieprzysz? U Tadzia, w dupę u Tadzia. Przepraszam dla Tadzia. Ma na imię Rebeka. Tak. Kto ma na imię? Ona. Ona i tak, i ty przeszła testy. Ej, co nie jest matka? Twoja matka była bardzo utalentowana. Skończywszy szkołę, bardzo szybko wspinała się, jak to nazywacie. Co to poza szkołą coś tu jest? Co ci odpieprza? Wiesz, kim jest sys? Kto? Anioły wyższego rzędu? Właśnie, one są najbliższe Stefana. Wiki, twoja matka jest jedną z serafinów. A pośród serafinów nie było nigdy człowieka. Co w dupę? Co za gówniana fabuła? Jezu, na szczęście koniec, bo już mi głos siada. Spieprzaj z tym. Koniec rozdziału drugiego. Na następny zapraszam innego dnia. Jak się podobało? Napisz od 1 do 10 na czacie, ale poniżej 10 to masz perma. Dzięki widzowie. Piotr Frączewski na polskim Twitchu. Tylko, że zdał. Jakiś taki. Dobra. Zrobiliśmy to. 6% gry, co? Inny rozdział, widzowie, innego dnia. Jak ktoś będzie chciał dalej oglądać, zapraszam. Dzisiaj już tyle. Trzeci rozdział na innym streamie. Serce dla widzów, kochanych. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę